Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Jest pierwsza wersja projektu zagospodarowania dla osiedla Polan. Ogród terapeutyczny, co to takiego i jak może pomóc uczniom? Początek wakacji to koniec sezonu piłkarskiego. Czas podsumowań nadszedł również na Ratajach. Zapraszamy. Więcej bloków mieszkaniowych na osiedlu Polan. Takie są zapisy projektu planu zagospodarowania dla tego osiedla. W środę, 19 czerwca, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Spotkanie mieszkańców z pracownikami miejskiej pracowni urbanistycznej w szkole na Starym Rzegrzu zaczęło się nie od rozwiązywania problemów planistycznych, lecz problemów organizacyjnych. Zamiast w holu szkoły mieszkańcy i planiści wylądowali w małej, dusznej sali. Bez rzutnika. Pozostaje mi tylko Państwa serdecznie przeprosić za warunki, w jakich się znajdujemy. Plan miejscowy dla osiedla Polan jest tak zwanym planem ochronnym. Ma zabezpieczyć osiedle przed nową, niepożądaną zabudową. Generalnie opracowujemy plany ochronne dla wszystkich osiedli modernistycznych na Ratajach i na Piątkowie w Poznaniu. I to jest kolejny plan, nad którym pracujemy. Niestety, zamiast osiedle chronić, projekt wprowadza nową zabudowę mieszkaniową i to w dwóch miejscach. Pierwsze to wolny teren przy bloku o numerach od 44 do 46. Teren jest prywatny. Projekt planu dopuszcza tam budynek mieszkaniowy, ale zdaniem planistów możliwa jest jeszcze zmiana. Na razie jest to zabudowa mieszkaniowa. Jesteśmy w trakcie drugich etapu konsultacji. Po tym etapie konsultacji chcemy zebrać opinie mieszkańców i bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu jeśli takie opinie do nas spłyną, że tego bloku tam ma nie być, będziemy ten projekt zmieniać. Drugie miejsce, w którym projekt dopuszcza nowe bloki, znajduje się tutaj. Właścicielem terenu jest spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych. Kupiła go w 2006 roku od prywatnego właściciela, a w 2007 roku uzyskała od miasta decyzję o warunkach zabudowy. Taka decyzja jest zazwyczaj pierwszym krokiem do wybudowania bloków. Plan dopuszcza w tym miejscu zabudowę mieszkaniową o wysokości do 5 kondygnacji z podziemnym garażem. Kontrowersje na spotkaniu wzbudziła również sprawa nowo powstałej myjni samochodowej. Mieszkańcy woleliby, aby w tym miejscu pozostała zieleń. W projekcie planu natomiast widnieje tam parking, ale to wcale nie oznacza, że myjnia musi zniknąć. No nie można planem wymusić na wyburzenia tego obiektu. Byłoby to bardzo trudne i wiązałoby się to z ogromnymi odszkodowaniami. Nie pozwala żyć, nie pozwala nam spać. Mieszkańcy podczas konsultacji zgłaszali, że całodobowa myjnia samoobsługowa jest źródłem uciążliwego hałasu. Zobowiązaliśmy się do wykonania badań akustycznych, te badania już zleciliśmy. Przedstawiciel spółdzielni poinformował, że zlecono już badania akustyczne, które będą mogły być podstawą dla ewentualnego ograniczenia działalności myjni. Każdy mieszkaniec może jeszcze do 5 lipca zgłosić swoje uwagi do projektu planu. Wystarczy przesłać swoją opinię za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres mpu@poznań.mpu.pl. Można również skorzystać z poczty tradycyjnej, pisząc na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ulica Zabramką 1, 61 842, Poznań. Poważne zderzenie tramwaju z samochodem osobowym na ulicy Hetmańskiej na wysokości osiedla Armii Krajowej. Szybko okazuje się, że to zamach terrorystyczny, stąd obecność oddziałów policji, która ma odbić pasażerów tramwaju wziętych jako zakładników. Taki był scenariusz ćwiczeń, które odbywały się na Ratajach we wtorek 18 czerwca w godzinach popołudniowych i wieczornych. Poznańskie służby wybrały ulicę Hetmańską na przeprowadzenie tego typu działań, które zakończyły się około godziny 9 wieczorem. Do tego czasu droga była zamknięta dla ruchu. W ćwiczeniach brali udział również strażacy oraz pogotowie. O sprawie planowanego skateparku na osiedlu Tysiąclecia mówiliśmy już wielokrotnie. Zazwyczaj w kontekście kolejnych nieudanych przetargów na wykonanie obiektu oraz innych problemów z jego budową. Ale teraz wreszcie sprawy mają się ku dobremu. Poznańskie inwestycje miejskie poinformowały o tym, że udało się wyłonić wykonawcę skateparku, który zostanie wybudowany na tym betonowym placu na osiedlu Tysiąclecia. Będzie to firma Tech Ramps z Krakowa.
Całość będzie kosztować 455 tysięcy złotych. Prace obejmą remont nawierzchni, zamontowanie rampy, ławki i poręczy skatingowej. Obok pojawi się boisko do koszykówki z jednym koszem. Na placu postawione zostaną również ławki i kosze na śmieci. Przyległy do niego teren zostanie obsiany trawą. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na zaprojektowanie i wybudowanie skateparku będzie miał 140 dni od podpisania umowy. W połowie kwietnia rozpoczął się remont sieci trakcyjnej i torów tramwajowych w rejonie Ronda Śródka. W nocy z 19 na 20 czerwca zakończył się pierwszy etap tych prac. Jednocześnie zaczął się następny, co oznacza, że kierowcy i pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi. Co prawda otwarty został już odcinek torowiska wzdłuż ulicy Warszawskiej do pętli Miłostowo, ale tramwaje przestały kursować ulicą Jana Pawła II na odcinku od Ronda Śródka do skrzyżowania z ulicą Kurnicką. Do 30 czerwca na skrzyżowaniu trwać będą prace związane z wymianą torowiska oraz nawierzchni jezdni. Z tego względu uruchomiona została linia autobusowa za tramwaj T4, która kursuje na odcinku od Ronda Śródka do Ronda Rataje co 6 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego. Swoje trasy zmieniły linie tramwajowe numer 6, 7, 8 i 17. Linie numer 4 i 5 zostały zupełnie zawieszone. W związku z remontem kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i dodatkowymi ograniczeniami prędkości. Wspólne malowanie garaży było jedną z części wydarzenia, jakie zostało zorganizowane przy osiedlu Lecha w sobotę 15 czerwca. W ten dzień mieszkańcy odświeżali należące do nich garaże w ramach odbywającego się tu festynu. Konkursy dla dzieci, różne zabawy dla dzieci, będzie prócz pysznych ciastek, które już czekają, kawy, herbatki. Będziemy po prostu starali z sobą też rozmawiać. A garażowicze mają o czym rozmawiać. Już od kilku lat trwa bowiem spór dotyczący tego terenu. Urząd Miasta zaproponował, aby zmienić jego przeznaczenie na usługi. W ramach tych usług również mógłby znaleźć się tu garaż, ale jeden, piętrowy, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy po uiszczeniu stosownej opłaty. Właściciele zabudowań, które obecnie się tu znajdują, nie chcą jednak się na to zgodzić. Dlatego już drugi rok z rzędu organizują tu festyn, który ma pokazać, jak ważne dla nich jest to miejsce. Jest to miejsce, gdzie nie tylko parkujemy samochody, ale gro ludzi tutaj po prostu spędza wiele godzin wiele godzin w ciągu dnia, naprawiając rowery, czy samochody, czy sprzątając tutaj. Jest to takie miejsce, nasza przestrzeń, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy i gdzie chcemy żyć. I chcemy właśnie, żeby to miejsce świadczyło o tym, że to jest nasza przestrzeń, my chcemy tu funkcjonować. To jest przestrzeń też integralnie połączona z osiedlami. Wzdłuż osiedli Lecha i Czecha przy ulicy Wiatracznej znajduje się około 300 garaży. Ich właściciele wskazują, że wysoka zabudowa w tym miejscu byłaby niekorzystna dla wszystkich. To osiedla w latach 70. to są, no wszyscy wiemy, jak były budowane, stworzyły całość. Tutaj to miejsce też stworzyło całość, żeby przewietrzać tutaj teren zabudowy, czyli teren tu osiedla. Jak my postawimy tu budynki, zamkniemy ten korytarz powietrzny i będziemy po prostu nie mieli tego przewietrzania. Ze względu na konflikt wokół garaży, teren, który zajmują, został wyłączony spod planowania przestrzennego. Obecnie Urząd Miasta nie prowadzi żadnych działań zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania dla tego rejonu. Garażowicze mają podpisane umowy dzierżawy z miastem na czas nieokreślony. Lekcje nie zawsze muszą odbywać się w zamkniętej klasie. Mogą być prowadzone na przykład w ogrodzie, oczywiście jeśli szkoła taki ogród ma. W Poznaniu jest już placówka, która posiada własny ogród terapeutyczny. Jest altana, grządki roślin, a nawet instrumenty muzyczne. We wtorek 18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu terapeutycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 na ulicy Nieszawskiej. Wszyscy lubimy wypoczywać, a do tego wszystko dzieci, które wymagają specjalnej troski, potrzebują dobrych okoliczności przyrody. Ten ogród ma im je zapewnić. To właśnie tutaj będzie prowadzona dla uczniów hortiterapia, czyli terapia polegająca na przebywaniu i pracy w ogrodzie.
Z wykorzystaniem roślin, z wykorzystaniem tej ścieżki sensorycznej. Dzieci będą rozwijały zmysły, wszystkie, zmysł węchu, słuchu, dotyku, równowagi, wzroku. No i będą przechodziły też rehabilitację fizyczną, usprawnianie motoryki dużej, motoryki małej, integracja, poczucie sprawstwa, to daje wszystko hortiterapia. Uczniowie najpierw będą sadzić rośliny, aby później obserwować, jak się rozwijają. Ale oprócz typowego ogrodnictwa, w tym miejscu odbywać się będą również inne zajęcia. Będę tutaj prowadzić muzykoterapię bazalną dla osób, które potrzebują najbardziej takiej wielozmysłowej stymulacji, a dźwięk, który możemy uzyskać na świeżym powietrzu, daje nieocenione takie możliwości w procesie komunikacji z osobami z różnymi dysfunkcjami. Ogród mógł powstać dzięki działalności charytatywnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions, które funkcjonuje również w Polsce. Stowarzyszenie samo wybrało szkołę, której chciało pomóc. Ta szkoła, dlatego że jest wyjątkowo dobrze zarządzana. Pani dyrektor Katarzyna Przybył poświęca każdą wolną chwilę na to, żeby szkoła była w dobrej formie. Bardzo dba o dzieci, o nauczycieli. Przedstawiciele Stowarzyszenia Lions zapowiadają dalszą współpracę ze szkołą. Ten teren za nami, aż się prosi o porządne boisko do, i tutaj konsultowałam nauczycieli WF-u, do piłki nożnej i do koszykówki. No to będzie kolejny cel. Dodatkowo przy szkole udało się wybudować również plac zabaw przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a ogród według zapowiedzi ma być dostępny również dla mieszkańców pobliskich osiedli. Organizatorzy cyklu Ratajskie Śpiewanki podsumowują sezon przed wakacjami dokładnie na półmetku po 4 spotkaniach. Projekt jest zorganizowany dla seniorów. Podczas spotkań można wspólnie pośpiewać i spędzić ze sobą czas. Warsztaty cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród seniorów z Rataj, ale i nie tylko. Przyjeżdżają ludzie z całego Poznania. No dzisiaj jest troszkę mniej ludzi ze względu na te afrykańskie upały, ale ogólnie jest dosyć sporo, zawsze około 80, nawet do 100 osób. Jak twierdzi organizator i dyrygentka Ewa Wodzyńska, seniorzy to bardzo utalentowana grupa i chętna do wspólnego śpiewania, to też i repertuar dla nich jest dość różnorodny. Seniorzy przygotowują najróżniejsze piosenki ze swojej młodości, najczęściej piosenki popularne, rozrywkowe. Tutaj my wyznaczamy temat, czyli albo wiosna, dzień matki, wakacje, a dobór już później piosenek zależy od każdego zespołu indywidualnie. Po wakacjach cykl wróci jeszcze z 4 spotkaniami. Ratajskie Śpiewanki będą odbywać się raz w miesiącu, włącznie do grudnia w Domu Kultury Jędruś. Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań, organizatorem są poznańskie senioritki. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję i wakacje rozpoczęły się wcześniej. Dokładnie 19 czerwca odbył się koniec roku szkolnego we wszystkich placówkach. Ale koniec roku, jak się okazuje, dotyczy nie tylko szkół podstawowych i po podstawówce, ale i przedszkoli. 3, 4! Swoje oficjalne zakończenie 14 czerwca miała najstarsza grupa, która kończy przedszkole numer 9. Większość z tych dzieci będzie kontynuować naukę w zerówce i w pierwszej klasie w szkole podstawowej numer 2 i 19. Naprawdę to są bardzo fajne dzieci, osiągnęły bardzo dużo, brały udział w konkursach, zdobywały pierwsze miejsca. W tym roku naprawdę zdobyliśmy dużo tych pierwszych miejsc, bo i w konkursie jasełek, i w konkursie piosenki, naprawdę. Teraz byliśmy na konkursie recytatorskim, graliśmy w piłkę. Naprawdę starszaki są już taką bardzo aktywną grupą i bardzo chętną. I są naprawdę bardzo ambitni i zaangażowani, więc mam nadzieję, że ta ambicja i zaangażowanie również w tej pierwszej klasie im się przyda i że będą z tej ambicji po prostu korzystać. Swoje umiejętności dzieci zaprezentowały podczas wystąpienia dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Była piosenka, taniec i wiersz. Uczniowie rozpoczęli już wakacje, ale okazuje się, że nie tylko oni mają wolne. Czas na odpoczynek i regenerację nadszedł również dla piłkarzy. Zakończyły się kolejne rozgrywki Ligi Rataj. We wtorek 18 czerwca na spółdzielczym stadionie Olimp rozegrany został ostatni mecz tego sezonu. Spotkały się w nim drużyna Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz zespół Podwodni Spawacze Drewna. Podwodni Spawacze ulegli sędziom 3-0,
ale zwycięzcą całych rozgrywek został zespół Gramy dla Binia, który triumfował również w zeszłym roku. W tym sezonie w Lidze Rataj uczestniczyło 9 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Swój sezon zakończył również ratajski klub piłkarski Przemysław Poznań. W środę 19 czerwca Przemysław świętował zakończenie rozgrywek, ponieważ ten sezon był wyjątkowo udany. Żadna drużyna nie spadła do niższego szczebla rozgrywkowego, kilka uzyskało awans. Wielkim sukcesem jest to, że nasi seniorzy awansowali do Ligi Okręgowej. Historycznie tak naprawdę powracamy tam po 20 latach. Chłopcy z rocznika 2004 szczególnie rzeczywiście zasłużyli na duże brawa, dlatego że oni wygrali swoją ligę bez straty punktów, czyli rozegrali 20 spotkań i wszystkie wygrali z dużym bilansem bramkowym, bo 121 bramek strzelonych, 11 straconych. No i oczywiście też w innych drużynach też jest dużo sukcesów. Cały czas staramy się pozyskiwać nowych zawodników. Klub zyskał w tym momencie w mieście no bardzo dobre opinie i recenzje. To powoduje, że klub jest też bardzo fajnie postrzegany pośród też tego świata piłkarskiego. Nasza ciężka praca jest w tej chwili dostrzegana. Początek nowego sezonu piłkarskiego na Ratajach we wrześniu. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne w czwartek 27 czerwca. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.